Ryszard Dykcik wraz ze swoimi aktorami z Żarowskiego Teatru Bezdomnego, mieszkańcami oraz przyjaciółmi z okolicznych miast i wsi apelowali do władz Żarowa o ocalenie ich teatru. Debata, która odbyła się 10 marca przy ulicy Zamkowej, została zorganizowana ze względu na krążące informacje o zamiarze likwidacji placówki. Jednak jak oświadczył burmistrz Żarowa Leszek Michalak, teatr nie będzie zlikwidowany, a wręcz przeciwnie, widzi w nim wielki potencjał. Gdy jedna z plotek została rozwiana, pojawiła się druga o zamiarze przeniesienia siedziby teatru do sali sportowo-widowiskowej. Burmistrz nie dementuje tej informacji, a jedynie podkreśla, że decyzja nie jest ostateczna. Ten obiekt jest jasny i pozbawiony klimatu, zgodnie twierdzą aktorzy z Ryszardem Dykcikiem na czele. O losach Żarowskiego Teatru Bezdomnego będziemy Państwa na bieżąco informować.